Siemanko, jestem Lucek. Nowy dodatek do GTA Online. I to dosyć spory. I to taki w sam raz dla ludzków. Nie jakieś tam motocykle, jakieś nowe ciuchy czy misje adwersarza. Tylko poważna sprawa. Samochody. Z takich najciekawszych rzeczy. Zaraz sobie zerkniemy na te screeny dokładniej. Nie możemy ich tutaj powiększyć. Znaczy, co nie możemy? Wszystko możemy. Cyk. I mamy powiększone. Więc dobra, zajmiemy się najpierw screenami w takim razie. Mamy tu na tym screenie dwa samochody, ale są plotki, nie ma tutaj nigdzie takiej potwierdzonej informacji na ten temat, są plotki, że ma być aż 25 nowych samochodów. To są tylko plotki. Z takich wiadomych rzeczy to mamy tutaj dwa auta, ten podobny jest do Chestera, to jest chyba Jaguar XJ220, jak on się tam nazywał, jakoś tak, w każdym razie któryś z Jaguarów, wiem, że konkurent dla Bugatti EB110, tu mamy Tyrusa, tam mamy Conquete Blackfin, tam mamy tego słabiaka, a tam mamy Balera opancerzonego. No ale co tu jest najciekawsze, czyli ten cały showroom. Nie wiem, nie jestem pewny, jak to będzie wyglądało. Zaraz wam powiem moje przemyślenie na temat tego dodatku, ale wydaje mi się, że ten showroom, taki garaż, będzie oddzielony od magazynu dla samochodów. Zaraz sobie o tym też powiemy. Następny screen. Tutaj co, nic ciekawego, po prostu Tyrus, tak, którego pewnie będzie trzeba ukraść. A tutaj coś mamy ciekawego, widzę, że Sultan poszerzony, czyli od Benego. Tutaj mamy, to jest chyba Mamba, tutaj znowu Corvette Blackfin. A tam jest, aha, to jest ten niby ten Hennessey Venom, a już zapomniałem, Pilsner jakoś tak się nazywał, Pilsner, nie wiem dokładnie. Tu widzę, że Banshee, aha, wy tego nie widzicie, spoko. O, tu mamy Banshee tam z tyłu, tak, jest takie poszerzone. No i co, i tu jest jakiś sobie warsztat, albo nie, to jest może magazyn, bo to tak wygląda jak jakiś magazyn, no nie? I jakiś napis Auto Care. Może nie do końca magazyn, skoro jest Auto Care, to może być, wiecie, care to jest opieka albo coś związane z dbaniem, nie? Myślę, że to może być jakiś warsztat. Zresztą też jest tam napisane, chociaż nie do końca jest to jasne, czy będziemy mogli w swoich nowych garażach ulepszać te samochody, ale ponoć tak. No i tu samochód z szybkich i wściekłych. Tak naprawdę, no nie wiadomo jak będzie działał, może będzie jakoś tam ulepszony. Ja bym powiedział, że to jest albo Tyrus, albo ten drugi, imitacja tego Ferrari, co ja tak niby lubię. Już zapomniałem też nazwę, nieważne. No to tutaj mamy taką opcję, tylko że bez karoserii. I tyle. Nie, no może być ciekawie, bo działanie tego pojazdu może być oczywiście dużo lepsze niż tych samochodów sportowych, które już mamy, ale też da się podobny efekt uzyskać, czyli jadąc naprzeciwko na jakiś tam samochód, na jakiegoś tam trafika z dużą prędkością, hamujemy i ten trafik wyskakuje. Da się to osiągnąć z tymi samochodami supersportowymi, które już mamy. No i co? Tutaj jest napisane, że będziemy mogli rozbudować nasze biura o właśnie garaże. I teraz tak, będziemy mogli rozbudować nasze biura o garaże, to jest raz. Te garaże będą mogły pomieścić do 60 samochodów, ale jest tutaj też napisane, że będziemy mieli oddzielne magazyny na samochody, które będziemy sprowadzać. Więc będziemy mogli sobie kupić takie rozszerzenie do biura, jako taki garaż, no nie? 60 samochodów, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak w jednym miejscu, w jednym garażu 60 samochodów. No to może być masakra, ale myślę, że gdzieś taki garaż będzie kosztował około 10 milionów dolarów w tej grze. Tak więc ja już sobie zacząłem zbierać kasę. Biegam moją masuką po całym San Andreas, zbieram paczki, bo mi się to chyba najlepiej opłaca, robię napady, chociaż napadu trochę mniej, najwięcej tych paczek już sobie tam nazbierałem na 500 000 w jednym magazynie. No i właśnie, jak będą wyglądały te samochody, ten import-export?
Czyli import, wiemy, importujemy, jak coś importujemy, to coś ściągamy, jak eksportujemy, to coś gdzieś wysyłamy, tak? Dla osób, które mogą nie wiedzieć. W tej aktualizacji zbrodni i finanse działamy na takiej zasadzie, że dostarczamy paczki do magazynów i potem sprzedajemy cały magazyn gdzieś, no nie? Myślę, że teraz zamiast tych paczek będziemy mieli samochody. Jak widać na screenie, jednym ze screenów, gościu czai się na Tyrusa i musi go ukraść spod jakiejś willi, dostarczyć prawdopodobnie do swojego magazynu. I teraz nie wiadomo, czy, nie wiadomo dokładnie, czy magazynem będzie też na przykład nasze biuro, które będzie rozszerzone o te miejsca na pojazdy, czy odrębnie będzie. Ja tak myślę, że to będzie odrębnie, że odrębnie będzie magazyn na pojazdy, które będziemy eksportować i oddzielnie będzie garaż dla nasze samochody, takie nasze, że nasze, no nie? I teraz jak to będzie wyglądało, moim zdaniem, bo to jest tylko moje zdanie, nigdzie nie ma informacji na ten temat i wiecie. Więc tak, wkradamy się, gdzieś tam mam informację, że tu jest taki i taki samochód, wbijamy tam, zabieramy samochód, wiecie, czyścimy, może być na przykład ciężko też nieraz zabrać ten samochód, albo będziemy potrzebowali do tego jakiejś ekipy, żeby powiedzmy wyskoczyć gdzieś tym samochodem, albo coś zrobić specjalnego, żeby wyjechać, ukraść go, czy zabrać jakieś kluczyki, czy nie wiadomo, coś takiego. Wyjeżdżamy nim, jedziemy przez miasto do naszego magazynu, musimy zgubić pały albo jakiś gang. No i najlepiej, jeśli jak najmniej uszkodzimy samochód, to wtedy on będzie miał jak najwyższą wartość. Dodatkowo właśnie tutaj jest ten auto care, jak wam pokazywałem na obrazku. Ja myślę, że tam będziemy mogli też naprawiać samochody po to, aby je drożej sprzedać później, żeby je drożej eksportować. No i to cała filozofia, czyli zamiast paczek będą samochody, krótko mówiąc, a dodatkowo będziemy mieli takie feature'y jak 25 ponoć, to też jest jeszcze zagadka, 25 nowych samochodów, nie jestem w stanie sobie też tego wyobrazić, 25 nowych super szybkich fur i 25 nowych super szybkich powodów, jak wyciągnąć z naszych portfeli hajsy, no nie, na GTA. Okej, okay, wiem, że wy macie tam jakieś te konta, multikonta i te inne pierdoły, że sobie tam kasy dodajecie i robicie co chcecie, więc się tym nie przejmujecie, ale dla mnie to będzie poważny wydatek i nie wiem, jak ja na to wszystko zarobię, żeby wam pokazać. Chyba będę musiał kupić szarka, żeby kupić sobie garaż. Na to liczy Rockstar. Tak czy inaczej, widać dwa nowe samochody na pierwszym screenie, no trzeci jest na tym trzecim screenie, gdzie jakiś tam samochód po prostu leci w powietrze, no nie? I na pewno możecie być tego pewni na 110-120%, że będzie trzeba mieć hajsu jak lodu, żeby czerpać z tego korzyści. Niemniej zbrodni i finanse aktualizacja jest moją aktualnie najlepszą, najbardziej ulubioną aktualizacją, dlatego że w dość łatwy sposób możemy zarobić dużą ilość gotówki w grze i działając nawet samemu, no nie? W przypadku tej najnowszej aktualizacji z motocyklami ja sobie dużo mi zajęło czasu zgromadzenie 100 tysięcy dolarów w tym moim jakimś tam magazynie czy wytwórni. Po czym chciałem to, wiecie, sam sprzedać. Miałem nagle 7 motocykli. I oczywiście co, no rozpierdzielili mi te motocykle, krótko mówiąc. I nie dostałem nic, a hajs poszedł się walić. Cały hajs. W momencie, kiedy dostarczamy jakiś ładunek z aktualizacji zbrodni i finanse z naszego magazynu gdzieś tam i ktoś nam to rozpierdzieli, to nam się traci jakaś część tej kasy, ale nie cała. Dodatkowo tu mamy ładunki specjalne, jak na przykład ostatnio sobie znalazłem ładunek specjalny. Jeden ładunek dostarczasz, za 25 tysięcy go kupujesz i sprzedajesz za 134 tysiące dolarów, także moim zdaniem ta aktualizacja jest fajniejsza i bardzo fajnie, że do niej, do tej aktualizacji, do tego dodatku jest jeszcze dodatek. Piszcie oczywiście w komentarzach, co o tym myślicie. Jeśli wam się podobał ten materiał, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się, na razie, pa pa.